I cel jest taki teraz, żebyśmy dojechali sobie jakoś do na Islandię, nie? Powiedzcie mi, jakie tu jest oznaczenie. Co to? Mnie nie to chce. Rynek przesyłek chyba. O. Bo ja chcę swoją jechać ciężarówką, a nie jakimś dziadostwem. Rynek przesyłek. Mam pytanie, czy ja tam jakoś dojadę? Ty, tu jakiego mam fajnego dziada do transportowania. Jakie ja mam tu fajne transporty. Ho, ho, ho. To co to mi się tutaj... Jak to zrobić, żeby Islandia? Jaki ma skrót Islandia? IS czy jakoś tak? ISS chyba. Nie, ISS nie. A to? Nie, no i to jak to znaleźć? Według dystansu, a stąd? Tu jakąś koparkę. Tu Jezu! Jak daleko. Olej silnikowy. Jak to zrobić? Koszalin. Wrocław. Do Wrocławia też by warto było myknąć. Jaka nazwa gry? To jest ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Dobra, zobaczę rynek ładunków. O Jezu, znowu na Cypr. Nie, 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 nie. Paryż, Paryż. Tu do Finlandii, to nie. Jak to znaleźć? Macie jakiś pomysł? Jak znaleźć, żeby na Islandię towar mieć? Bo nie chcę jechać na pusto. Chcę koniecznie na Islandię uderzyć. O, tu mam na przykład do Bergen. Tu mamy zabawki i bardzo krótki dystans. Porobiłbym parę krótkich dystansy. Wpisz OK, poczekaj. Nie ma czegoś takiego. Co to mi się z telefonem stało? Nie, tu mamy... Tu jest typ towaru, kurde, to się wpisuje typ towaru, to ja tego nie chcę. Macie zadanie, odbić Macieja z pierdla. Ta. Trochę tutaj jest tych przesyłek. Może się uda znaleźć coś na Islandię. Tutaj mamy do Dortmundu. Jakaś dziwna nazwa miasta. Do Bergen. Do Bergen. Z Bergen chyba też byśmy się dostali na Islandię. Co oni tam mogą na Islandii chcieć? Jabłka? Tutaj, patrzcie, tutaj jest jakiś port, ale tam chyba nie ma, żeby się dostać na Islandię, kurde. Tu do Wałcza, to nie. No, trochę lipa. Patrz, nie ma nic. Stąd nic nie ma, kurde. Tutaj jakieś... farby. Cambridge. Jak to znaleźć? Z Bergen na Wyspy Owcze, potem na Islandię, tak? Czyli do Bergen mówicie, żeby cisnąć. No do Bergen tam jakiś transport mieliśmy, nie? Więc możemy spróbować. Do Bergen to może być. Tutaj mieliśmy chyba... Czekaj, nie, to było w przesyłkach? Czy w ładunkach? Pary, ży. Wiedeń, to nie. To nie.
O, jest. Dobra, jakieś stalo... relingi jakieś będziemy transportować. Fajna kasa za to jest. No, w sumie całkiem fajne zleconko. 22 tony, także dosyć spora waga. Będziemy musieli to do mojej naczepy załadować wszystko. Okej, okay. To lecimy. Kurde, ile nas tu jest? Ja pierdolę. Ktoś lokomotywą przyjechał nawet, zobaczcie. Elegancko. Wow. Mamy pilota nawet. Dobra, jedziemy. Cześć, światełka muszę. O, ha, cyk. Jaki mam sygnał teraz? Ej, jak się tutaj sygnał zmienia? Czekaj. Bo ja chcę tak robić, jak statek kosmiczny. To chyba gdzieś tutaj było w rozgrywce, bo widziałem tam jakieś pneumatyczne coś tam, trąbiki. Ustawienia gry. Naczepy, hamor, coś tam ten. Siła kamery, korekcji regionalne, Polski, PLN. Kilometry, objętości. Jak tu się robi ten klakson fajny? W sterowaniu, a to w sterowaniu jest sygnał pneumatyczny, tak? Dobra. Gdzie to jest? A, dobra. Wiem, o co chodzi. To ja chcę pneumatyczny. Tak, sygnał dźwiękowy to jest... tutaj. A ja ustawię sobie pneumatyczny. O. Ten? Tak. Zobaczę, jak to brzmi teraz. No i teraz to tak. Dobra, jedziemy. Przypisane, ale nas tu jest. Słuchajcie, mam 30 FPS-ów. Prawie jak na drodze śmierci jest, tak tu pełno nas. Ja jadę najpierw po ładunek, wiecie? Jadę najpierw po ładunek, bo tam mam do odebrania 15 km stąd raptem. Już mi się naczepa uszkodziła, dopiero co ją naprawiłem, cholera. Tak, ja jadę do Bergen. Tu muszę ustąpić, bo jakiś kierowca jedzie. O, teraz to fajnie trąbi. O, teraz to tak. Tak to można jechać. A nie jakieś tam cip, 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 cip. Mi się to nie podoba w ogóle. Okej, dostałem experience za swobodną jazdę. Dobra. I tak, tu się załadujemy. Raz, dwa, trzy. A tutaj też prom jakiś jest, ho, ho, ho. Powoli sobie tu jadę, bo to... na tych zakrętach to różnie bywa, no nie? Oni mieli już jakieś towary na Islandię? Kurde. Jakieś koksy są. Oni mają te maksymalne, chyba setne poziomy, nie? To mogą sobie pozwolić na takie akcje. Nie to co ja. Dobra, hops. I tak, rynek przesyłek. Nie, jednak nie. Rynek ładunków. O, jedziemy do Bergen. Musimy najpierw tutaj odstawić. Jeszcze kawałek do przodu.
Kurde, te hamulce są tak, tak mocne, że aż ciężarówka mi w drugą stronę odbiła, jak zahamowałem. Teraz tak chyba. Okej. Próbujemy. Powoli. O. Ups. O, właśnie to chciałem zrobić. Super. Nie w tą stronę. Może się uda. No. Kurde. Elegancko. Mamy już sygnał pneumatyczny, więc jest git. Czufaba. Startujemy, mamy już wszystko. Kurde, ile was tu jest? No strasznie dużo. Wyjedziemy stąd. Jedziemy do Bergen. Uhu, mało brakowało. Jedziemy do Bergen. I w Bergen mówicie, że damy radę jakoś tam dalej gdzieś przejechać, tak? Na Wyspy Owcze? Zobaczymy. I z Wysp Owczych na Islandię. Tak, w stronę słońca jedziemy. 1000 km to tam szybciutko będzie. Szybka robótka. Ale mam teraz sygnały. Fajnie. Dobra, gaz. Mam tutaj trochę chyba 22 tony, więc tak super przyspieszać nie będę. Ale co ja sobie zmieniłem, haha. Teraz mam napęd na 4 koła z tyłu. Na 4 koła napęd, człowieku. Nie ma lipy. Ciężkie ładunki mogę sobie brać. Z przodu są jacyś obcy gracze. Zaraz zobaczą, kurde, jeden z największych chyba konwoi, jakie widzieli w życiu, nie? Ile tu mamy chyba nie wiem, z 15 ciężarówek? Ile tam nas było? Trochę nas tam było. Teraz na koło gnoję. Nie no, teraz ja mogę na offroady jechać w końcu. Chcę na tą drogę śmierci tam później uderzyć. No z takim napędem to ja sobie tam poradzę teraz. Co to tutaj się wydarza? Dobra, wszystko rozumiem. 在环形交叉路使用第一个出口，使用出口。 Dobra. To chyba też jakiś nasz ziomek tutaj jechał. O, światła są. 继续执行. Kurde, uwaga. O ja pierniczę. Uwaga. Startujemy.
jest nas tu trochę, nie ma co ukrywać. Długie światła już nie są takie długie. Ale teraz jakiś sygnał mam, haha. A czemu mi się nie świecą moje rzeczy tutaj? Ej. Co, powyłączały mi się wszystkie światła. To niedobrze. Będę musiał na tankowaniu sobie to wszystko powłączać z powrotem. Co to ma być? Takie krótkie światła mam teraz. Oj, tu widzę, że znowu się bany posypią. Wow, uwaga z tyłu. Ja przed każdym ostrym hamowaniem to od razu zapisuję grę. Tutaj jeszcze nie ma co tankować, bo mam ponad pół baku. Ile tam mam litrów? 300 litrów mam. To gitarka. Nie, no nie mam ponad pół baku, mam mniej jak pół baku, ale powinno wystarczyć. Kurde, właśnie mogłem za tyle zatankować cały bak, cholera jasna. No już trudno. Co Szymon, dzisiaj problemy masz ze streamkiem, widzę. Kurde, teraz tu mam fajny trąbik. Coś tam świecą te światła, ale to nie jest to, co wcześniej, nie? Wcześniej to świeciło fajnie, teraz to jakieś takie... Dobra, ostre zakręty, to czas zapisać grę. Ja mam cały czas nogę na hamulcu. Tak, jeśli jedzie się w takim konwoju, to trzeba mieć cały czas nogę na hamulcu. No, nie ma innej opcji, no. Oho. Dosyć ostry zakręt. Dam radę. Fajne indyjskie frędzle masz. To nie są indyjskie frędzle. To są moje z tego... o, z Turcji. W Turcji kupiłem rosyjskie dywany i zrobili mi z tego dywanu takie frędzelki tutaj na górze. Powiedzieli, że ten dywan się nie nadaje i tylko to się da z tego zrobić. A ja do domu sobie go kupiłem, bo... tam chciałem w domu urządzić trochę, no. Taką tam chatkę w górach kupiłem w Bieszczadach. Dobra, ja trochę tu zwolnię. Tutaj to bardzo niebezpiecznie. Dzięki Michał, że tutaj odpowiadasz ludziom, którzy nie wiedzą, że jutro jest streamek z Fordzy. Ja też powinienem tam zaplanować, bo on jeszcze jest niezaplanowany. Po tym streamku po prostu zaplanuję streamek z Fordzy na jutro. Potem z Islandii wypadałoby... to już chyba na następnym streamku tak zrobimy, że... z Islandii wyruszymy na drogę śmierci od razu. Zobaczyć, jak tam się sprawy mają. Ale to może tak w piąteczek, w weekendzik, nie? Tak, żebyśmy mieli dużo czasu na objechanie tego. Bo wiecie, co tam się będzie działo. Tak. Fajnie się z wami gra. Powiem wam, że tak nagrywałem ETS-a na tym, na singlu. Jakieś tam odcinki robiłem, to nie było tak ciekawie.
Tak jak się z wami gra, to jest ciekawie. No cały czas trzeba mieć, wiesz, ręce na kierownicy, nie można ci spojrzeć w lewo i w prawo, tylko... Cały czas trzeba się skupić na tym, żeby w kogoś nie przywalić, nie? I tutaj mamy jakieś ostre zakręty zaraz. No dzieje się. Oho. O, coś się wydarzyło. Kurde, ktoś się przekoziołkował. Jak on się tam znalazł? Ja pierniczę. A jak widzę jakieś takie ostre zakręty, to od razu zapisuję grę, bo to wiecie jak jest. Co to było? Wo! Kurde. Dobrze, że Volvowe hamulce mam całkiem dobre. Jezu, co to było? Przeskoczył koleś na drugą stronę. Tak, ja od razu zapisuję, jak widzę, że coś tam, jakiś ostry zakręt, coś takiego, to od razu idzie zapis i kurde. Bo już możecie patrzeć w górną część ekranu, jak zapisuję grę, to znaczy, że będzie grubo. Strach jeździć. Strach się bać, człowieku. Trochę mi się paliwo kończy, no zainstalowałem sobie inny napęd teraz. Wow. Inny napęd mam, więc mam teraz napęd na 4 koła. I trochę więcej może to palić. Co tam z przodu? Coś się tam z przodu dzieje. Wow! Co to było? What the fuck? Okej. Gość jechał prawie, że na mnie. Znowu tą prędkość przekroczyłem, cholera. Za te mandaty to już tutaj mógłbym jedną ratę spłacić chyba. Oho, ale mnie bujnęło. Nie, tutaj za szybko, za wolno się jedzie na 12. Trzeba zredukować, a tutaj ustawię na 19. Kontynuuj. Stawiałem te suszarki, no nie wiadomo gdzie. Dobra, tu chyba git będzie, nie? Można grzać, można grzać. Paliwko, jak tam paliwko? Paliwko chyba git. Jeszcze trochę wystarczy, 200 litrów. Musi być dobrze, musi wystarczyć. Oho. Trochę się gęsto tu robi. Dobra, ja zapisuję grę. Nie żebym was nie wierzył, ale... Już trochę z wami jeżdżę, kurde, tutaj. Standardowo. Yes. Ja też na dwóch kołach. A co?
nie można tak za bardzo hamować, no, bo to wtedy też potem trzeba przyspieszać z powrotem, to za dużo paliwa na to idzie. Też tak nie można, no. Na razie, Robert, fajnie, że wpadłeś na streamka. Ale tam polecieli do przodu. Co to za miasto my tutaj mijamy? Göteborg! Byłem w Göteborgu. W Göteborgu jest ten, siedziba firmy Ghost Games, która robi najnowszego Need for Speed'a hita. Kiedyś byłem u nich w studiu 2 lata temu, jak robili, jak była premiera Need for Speed Payback. No to Volvo czuje się jak w domu. To jest modyfikacja, że jakaś babka. No po prostu włączyłem sobie na nawigację, no, moją. A że Volvo teraz chińskie już produkują, no to mam po chińsku. Czy tam po japońsku, nie wiem. Prawdę mówiąc, nie odróżniam tych języków. Aki? Wszystko wiem, czyli musimy tu w prawo skręcić. Pięknie. O, co on robi? Jezu, co się dzieje? What the fuck? Co się stało z tą ciężarówką z przodu? Co? Wypadek! Jakiś wypadek się zrobił. Jakaś poważna kraksa, coś. Kurde. Pijany kierowca, chyba tak. Nic. Pan z przodu to chyba po wojaku. Nie wiem po czym. Co za Chinon na pierwsze. To nie Chinon, tylko albo Japonka, albo Chinka. Raczej to jest kobieta. O kurde, co tu się dzieje? Co on robi? O. Chyba tak. No, tutaj już nas dużo jeździ, to trzeba uważać. Ile to Volvo do setki? No tak. Przed tuningiem, jak mierzyłem, to 4 sekundy. Teraz nie wiem. Przed tuningiem miało 600, teraz ma 700 koni. No i napęd na 4 koła, więc... Tak, Asuka teraz nawiguje. Bez kitu. Ej, naprawdę, to jest Asuka. Ja wam nie mówiłem, ale to jest moja najnowsza nawigacja. Więc tak. Wiecie co? Zostało mi 170 litrów. Zaraz mi się rezerwa odpali. Ja bym prosił was, żebyśmy zjechali gdzieś się zatankować, bo mi się już kończy waha. O kurde. Ty, tu nie ma ograniczenia. Co się dzieje? Patrzcie, tu nie ma ograniczenia. What the... A, już jest, dobra. Na moście nie było ograniczenia przez chwilę. Ciekawe. Jechałem z... Wow! Wow! Co się stało? Ej!
What the fuck? Co to było? Ej! Co się stało? Czekaj, zobaczę co z ładunkiem. Nie no, 1% uszkodzeń. Kurde, koniec świata. Kurde, co to było? Czekaj, miałem chyba zapis gry jakiś normalny. O, to przy okazji, a to zaraz sobie dodatki powłączam, dobrze. Czekaj, czekaj. Ja pierniczę. To było bardzo niespodziewane. Dobra, z kiedy mam autozapis? 49. Czekaj. A nie, 4 minuty temu. Dobra, może być. Może być. Co to było, ty? Ja nie wiem skąd. Nie wiem co się stało nawet. Ale to nawet nie jest tak źle, bo jakieś lagi ktoś tam miał, kogoś chyba zlagowało na chwilę, wiecie? O. Ja sobie teraz, o. I teraz to tak. Jedziemy. Hops. Powłączaliśmy sobie dodatki. Teraz będziemy mieli fajnie. Ile mam paliwa? Aha, dobra, to już wiem. 20 litrów do tyłu mnie cofnęło paliwa. No i tak, no to zaraz tam dojedziemy na spokojnie. Z takim konwojem to by przydało się, żeby ten, żeby częściej gra się zapisywała automatycznie. Bo naprawdę, widzieliście, ja normalnie jechałem. Nie wiem co się nagle stało, tak? Nigdy nie wiesz co się za chwilę stanie na tym konwoju. Dobra. Co miałem sprawdzić? Aha, długie. Czekaj, to są pozycyjne. O, nie, to mijania są. E, no teraz to świeci, nie? Jak mamy te wszystkie dodatki powłączane. Patrz. Teraz to tak. Tak to można jeździć, nie? Jakieś stare to Volvo? Czynników awaryjnego hamowania nie ma. No właśnie, bo te nowe Volviaki to mają tam, nie? Te zaawansowane jakieś hamulce, jakieś tam dziwne. Oni powinni mieć z tyłu na tej, no na czepie narysowanego jakiegoś człowieka. Bym wtedy wszystko wiedział, nie? Czekajcie kochani, bo muszę na chwilę się zatrzymać. I zaraz przyjdę. Za chwilę przyjdę, awaryjki włączę. Z2 szybciutkie.
Miałem sytuację awaryjną. Dobra, lecimy. Dobra, tam jakaś ciężarówka widzę z tyłu. Co tam się dzieje z przodu? Mogę wiedzieć, bo... jakby... Okej. Tak, ja gram na promocję na serwer, na serwerze Promoc 1. Ja na kierunku spedycji jestem w szkole, to cię będę kierował w Eurotrack. Spoko, Bartek. Się coś wydarzyło złego. Coś krzywo po prostu stanął na poboczu. Okej. A, bo oni tu na mnie czekali. Dobra, jedziemy już normalnie. Spoko, Marek. Fajnie, że wpadłeś na streamka. Oho, a tam się zakorkowało trochę, bo oni tam jeszcze ruszają chyba. Kurde, znowu mi się telefon wyłączył. Dobra. No i co on robi? Boże. Trzeba będzie go zgłosić, siupa, nie? Nie wiem, co to było. No się popisuje, chcę zwrócić na siebie uwagę, no... Tutaj staranował naszego ziomeczka, niestety. Następnym razem jak ten. Jak ktoś tak będzie robił, to po prostu od razu go będziemy wszyscy razem zgłaszać. Dobra? Bo tu wiadomo, że można się trochę pośmiać i trochę śmiesznie jest. Ale no, są tego jakieś granice. Jak ktoś cały czas wywija jakieś salta, po prostu nie ma sensu tak grać, nie? A czekaj, bo ja tu... Aha, bo tu są... Są te bramki szybkie takie? A jest, autopass. Aha, dobra. A, dobra. No, nawet można by było przejechać... na szybko, nie? No, ale nie byłem pewny, bo tu wiecie, tych szlabanów z daleka czasami nie widać. Wiecie co, ja tak... Próbuję na ten czat zerkać, ale ciężko mi jest, bo nie chcę się tutaj w nikogo rozbić i cały czas muszę być aktywny, żeby, wiecie, jak jest taka otwarta droga, to wtedy więcej na czat patrzę. Ciebie też można zgłosić, tak. Ja nie robię tak na umyśle, że się tam rozwalam specjalnie o kogoś, no. Ale już tak, wiecie, no... Dobra, można tam jakąś szybszą jazdę zrobić, tak? Ale nie na zasadzie, że ktoś cały czas jakieś salta odwala, nie? No to bez sensu jest. Później jeden na drugiego wjeżdża, psuje mu transport. To tak nie można, no. Kurde, przekroczenie prędkości. Ech. Ja te wykroczenia chyba wyłączyłem i one dalej mi się tutaj uruchamiają. Tak myślę, no. Wyłączone to miałem chyba. Dobra, jak tam paliwo stoimy? 138 litrów mi zostało. Ale to niespecjalnie wtedy na Maćku. Ja po prostu tak mocniej skręciłem. Ale nie chciałem Maćka staranować, absolutnie. Nawet specjalnie utworzyłem klip. Żeby Maćka przeprosić w tym klipie ze streama. Kao yo, ranhou shiyong yo bien de chukou. Dobra.
Teraz tutaj jakoś. Będzie ostro. Dobra. O, się trzęsie wszystko. Wykup sobie abonament mandatów taniej wyjdzie. Chyba tak. Trzeba będzie tak zrobić, kurde. Dobra, zobaczmy jak tu bramki wyglądają. Bo tu chyba można przejechać troszeczkę szybciej. Bo one są automatyczne, nie? Chyba. Tu powinno się dać. O, fajnie. Karolks, jakiś Karolks. Tak, dobrze, to czytam? Chyba do nas dołączył. Kończy ci się paliwo. Dobra, mamy już rezerwę. Jeszcze 100 litrów zostało. Wypadałoby na najbliższej stacji się zatrzymać. To już będzie chyba trzecie tankowanie dzisiaj, z tego co kojarzę. Jedno było takie, że nie mieliśmy do końca zbiornika wykorzystanego. Ale jak będzie teraz jakaś stacja benzynowa, to będziemy musieli się zatrzymać. 116 litrów zostało. Woli, bo tu jakiś gracz. Okej, ładnie. Jeszcze 112 litrów zostało. Tutaj chyba pod górę jedziemy dosyć ostro, bo dosyć ciężko jest. Dobra. Jedziemy sobie, no myślę, że nie wiem, czy damy radę dotrzeć na Islandię. Jak myślicie? Dojedziemy do tego Bergen i może z Bergen sobie wyruszymy następnym razem na Islandię. No trochę daleko. Trochę daleko tutaj mamy na tą Islandię, nie? Jechaliśmy teraz z Cypru. Na Cyprze jest ciepło, na Islandii chyba już nie. Siema Grzecho. Ile dzisiaj ciężarówek poleciało w kosmos? Oj, nie wiem. Trochę tego było. Ty, jakie zawijasy przed nami są. Muszę gdzieś się zatrzymać na tankowanko. 96 litrów zostało. Będziemy mieli po drodze? Kurle. O, będzie ciasno. Tam chyba dalej będzie stacja paliw. Będzie trzeba się zatrzymać. Albo gdzieś zjechać do miasteczka. Kurde. Uwaga. Będzie stacja, tak? Dobra, ktoś tam mi podpowiedział na czacie w grze, że będzie stacja. Gitarka. Się zatrzymam. No, jeszcze tam mam 88 litrów. Powinniśmy dojechać.
No ale powiem wam, że jedziemy chyba jakoś trochę pod górę, bo dosyć ciężko. Moje Volvo daje sobie tutaj jakoś radę, ale ciężko mu jest. Byleby mi się jakaś stacja trafiła. Ja tu chyba miałem pierwszeństwo, nie? Dobrze, że tam żadna ciężarówka nie wyjechała. Okej, trzeba przyhamować trochę. Co to tutaj? No, robi się gorąco. 75 litrów zostało. Musimy do tego Bergen jakoś dojechać, kurde. Jaki to kraj? Czekaj, minęliśmy Szwecję. To jest Norwegia. No tak, stacja przed nami. Super. Idealnie. Tak, stacja. Powoli trzeba hamować. O Jezu, znowu mandaty. Spróbuję gdzieś te wykroczenia wyłączyć. Ja już tutaj ze 100 tysięcy wydałem na te wykroczenia. Dobra, ja się tu tankuję. Mam nadzieję, że tam nie... zrobiłem babola na autostradzie, nie zostawiłem naczepy? Chyba nie, chyba jest dobrze. Dobra. Tankujemy. Ale to jest zagraszanie nie driftowej kierownicy. Właśnie, powinienem grać na driftowej kierownicy, nie? WTS-a. Się potankować. Dobra, Kamdzik się potankował. Wszyscy się musimy tutaj zatankować, nas tutaj jest bardzo dużo. Ten gość, co tutaj stoi, tracker Dave, on jest jakimś innym graczem zupełnie. Czekajcie, ja tylko muzykę puszczę, bo się nie rozkręciłem. No i elegancko, zatankowany. Jeszcze sobie tylko te wykroczenia wyłączę. Tutaj gdzieś na bok sobie zjadę na chwilkę. Sobie tu na chwilkę na ten zatrzymam się, bo muszę zobaczyć, jak z tymi wykroczeniami tu sytuacja wygląda. Bo już tyle, co ja tu mandatów podostawałem, a ja nie wiem, gdzie są te radary, nawet ich nie widzę. Wykroczenia drogowe, a faktycznie jest coś takiego. Komunikat automatycznego parkowania. To też. Dobra, niech będzie. Jest gitarka, dobra. No to teraz to tak. Co jeszcze miałem tu ustawić? Światełka mam, tu mam. Dobra, jedziemy, jest super. Jedziemy. Gonimy tego ziomeczka, co tam. Tam nas wyprzedził, bo on też chyba w tą stronę jechał. Tak, zaraz go będziemy wyprzedzać. On tam miał jakiś ciężki transport i pewnie niezłe zdziwko miał, jak tu nagle tyle ciężarówek przyjechało, nie? Kurde.
dobra, wyłączyłem to. Chińską mętę wyłącz? Nie, mi się bardzo podoba ta nawigacja. To jest Asuka, mi przysłali specjalną wersję nawigacji Asuka 2000 z Chin mi przysłali, ale to jest japońska. Nawigacja, fantastyczna jest. O, coś czuję, że tu będzie zaraz ciekawie. Patrzcie tylko na te zakręty. Tak. Tutaj zaraz coś się wydarzy. O ile jeszcze się nie wydarzyło. Kurde, jaki ten konwój. Ze streama na stream coraz większy ten konwój jest, naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 ciężarówek razem ze mną. Obecnie. No to w sumie ostatnio było też 11, nie? To ja wiem. Zarąbisty klakson masz, oh yeah. Teraz to można trąbić, nie? Dwunastu graczy jest, tak? Aha. A to na pewno wszyscy to jesteśmy my tutaj. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde, co to było? Jak się osrałem, ale jaka kontra poszła, nie? O, było blisko. Kurde. Mówiłem tutaj na innych, że będą problemy, a tutaj prawie ze mną były problemy. Tokyo Drift zrobiłem. Sorki chłopaki, jeśli was tam wystraszyłem trochę. Będą serpentyny, uuu, pokaż mi to. Faktycznie! Wow! Czekałem na to. To może być ciekawe. W tunelu? Co? Przy moście? Co przy moście? Oho, coś się dzieje. Ja tu jeszcze nie byłem, dla mnie to są zupełnie nowe drogi, więc... Jedyny tracker tu jeździ na 6 koła. Oho. Faktycznie są jakieś serpentynki. Oj, nie to chciałem. No, tu trzeba powoli. Oho! Uwaga, uwaga! Tutaj trochę grubo było. Tam z tyłu coś się wydarzyło złego. No, te zakręty były dosyć fajne. Nie jeszcze takie jakieś super ostre, ale... Uwaga sprzeciwka. W piątek będzie stream, najprawdopodobniej tak. O, 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 uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj jakieś problemsy.
Co wy chcecie od tej mojej nawigacji? Ej! 前方左转. Zajebista jest właśnie, że... No właśnie, to mój GPS. Jeszcze fajny jest ten dźwięk rosyjski taki, nie? Tej... Ja nie wiem, czy to Ukrainka, czy Rosjanka. Ale fajnie, fajnie. Ty, co tam przed nami jest? Patrzcie na to. Widzicie to na mapce? Co to tam jest? My musimy to wszystko przejechać. Wow. Co to tam jest? Jakieś zawijasy. To w tunelu będzie? What the fuck? Co to jest? Tunelu? Wow. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Dużo nas tu jedzie, kurde. Trzeba powoli, bo... Zapiszę grę. Dziwne, że w tunelu mi zapisuje grę. Nie? Tutaj zasięgu przecież nie powinno być, a mi zapisuje. Widoczki muszą być tu ładne, ale niestety nie jestem w stanie teraz zobaczyć, bo się rozbije na bank. Fajnie tu! Podoba mi się. Też trochę kierowców tu jeździ. My w dół jedziemy, tak, takie mam wrażenie. Ciekawe, jak ten tunel wygląda w rzeczywistości, aż mam ochotę tam pojechać i zobaczyć. Wow, nie? Chcielibyście się takim tunelem przejechać w rzeczywistości? Moim zdaniem ciekawie to wygląda. Powoli. Trzymamy odległość. Wow, 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 wow. Dobra. O kurde, to było mistrzostwo świata, człowieku. Ja już mam tak to Volvo ogarnięte. Tak, czas zapisać grę. No, trochę tu ciasno jest i wolno, wszyscy jedziemy w kupie dosłownie. Tam na bank będą jakieś zderzenia za moment. O kurde, patrzcie ile tam jedzie. Wow, wow. Co tam jest? Jakieś zwężenie, czy...? No, tutaj jakieś zwężenie jest. Coś to jest aha, nie są zsynchronizowane. Muszę wiedzieć.
sprzeciwka jedzie, uwaga! Uwaga, kurde. Dobra, dawaj, dawaj. Teraz będzie wystrzeliwanie w kosmos. Ej, dalej są jakieś serpentynki jeszcze, kurde, dobrze to wygląda. Jedziemy tam. No powiem wam, że moje Volvo tak, ledwo co sobie tutaj daje radę. Mam niby ten napęd na 4 koła, ale kurde. O, tu pod górę chyba jedziemy ostro. O. Jak ten, jak wam zlagowało mnie, to sorry, kurde, no. Ja tutaj sobie co jakiś czas grę zapisuję i to pewnie przez to. Starajcie się po prostu trzymać odległość, nie? Dobra, uwaga tutaj. A nie, to nie są jakieś tam serpentynki grube, tylko po prostu zaraz będziemy skręcać w lewo. I tyle. Dobra, uwaga tutaj. Mało brakowało. O, ktoś jedzie z lewej, uwaga! A, bo tu rondo jest, to nie jest źle, dobra. Myślałem, że to... Jakie rondo w ogóle, ty! W tunelu rondo? O, człowieku. Ale jakie fajne, nie? Ho, ho, ho. Fajne rondo. Patrzcie, jaki tunel. No, mało brakowało przy tym hamowaniu, co? Czy będę kupował nową ciężarówkę? No kiedyś na pewno tak. Tylko na razie jeszcze nie mam odpowiedniego poziomu na tą ciężarówkę, co ja chcę kupić. Bo ja chcę kupić sobie taką na 25 poziomie, ja mam dopiero 15 chyba, czy 16. Także zanim tam będę miał, to jest trochę mi... Jaki most, ty! Uhuhu. Wow. Fajnie to wygląda. Dobra. Fajnie, fajne te tunele są. Tak między górami my sobie tutaj chyba. Dobra, nowe hamulce w Volvo działają. Sorry za awaryjne hamowanie, ale tutaj było naprawdę ciasno. Fajny tutaj, ej, zajebiście tu jest. W górach 95 km do celu nam zostało w górach takich, nie? Spoko, Michał. Gdzie dziś lecisz? Do Bergen lecimy, wiesz? Kondzio wbij do Bergen. I ten, i jutro, znaczy pojutrze startujemy chyba z Bergen dalej, na Islandię. Zobaczmy. Fajnie to wygląda, nie? Zobaczcie. Superowo. Ja teraz ten. Ja teraz dopiero tą Skandynawię tutaj odwiedzam, nie? Zwiedzam. O, przed nami jakieś zakręty. Dosyć ostre chyba. A może nie?
Uwaga. Dobra. Zajebiście tu jest. Patrzcie, między górami jakieś skały. Fajnie to wygląda. Cały czas jakieś tunele. Lubię takie surowe klimaty. Powiem wam, że tu mi się bardziej podoba niż we Włoszech. Jak tam traska? Dobrze, jedziemy sobie. Oho, sprzeciwko ktoś jedzie, uwaga. Nie, dzisiaj do Islandii już, moi drodzy, nie polecimy. Ale wreszcie zajebisty ten. Polecili mi to Bergen. To jest tutaj zajebisty, kurde. Naprawdę. Kozak. Nas tutaj, ile nas tutaj jedzie? 12 osób? 12 osób jedzie w konwoju. Tutaj jeszcze w Bergen prawdopodobnie ktoś tam stoi, ale nas jedzie 12, kurde. czternaście osób jedzie tutaj? Jak chcecie, to możecie jechać na Islandię. Ja prawdopodobnie za dwa dni tam będę jechał w konwoju. Możecie sobie jechać i wrócić, przecież was jest tutaj 14, ja już będę musiał kończyć. Możecie sobie jechać w konwoju, nie ma problemu. Przecież co ja tutaj... Ja tylko robię streamka i możemy się wszyscy razem spiknąć dzięki temu, nie? Dobra, ops. Fajnie to wygląda, naprawdę. Nie, gram na PC-cie teraz, Arkadiusz, wiesz? Z tego co wiem, to ETS 2 jest tylko na PC-ta? Nie wiem, czy na konsole jest ETS 2. A już na pewno multiplayer jest tylko na PC-ty, bo to jest modyfikacja w fazie alfa. Jeszcze. Dobra, ja sobie tylko tutaj nawigację. Przybliżam. O, właśnie, coś takiego. Oni mają tutaj ładunek. Ja mam trochę dalej. Pyk. Będzie. Czy nie będzie? Teraz mi się udało za pierwszym razem zaparkować na lusterkę. Ale to było dosyć proste parkowanie. Tutaj nie wiem co będzie. Ojej. A. Teraz. Trochę do przodu. Jaj. O, super. Chyba się udało nacyrklować. Dobra. I
zobaczmy. No tutaj też powinna być fajna kasa ze 100 tysięcy. Dobrze, że sobie te wyłączyłem. Jak to się nazywa? Wykroczenia, no. Bo ja za mandaty to zapłaciłem tyle, co kurde, za całe to zlecenie. Szlak by to trafił. No, ja mam 14 poziom, nawet nie mam 15. Kurde, także... Trochę jeszcze mnie tutaj czeka, nie? Niedobrze, niedobrze. Do mojej takiej ciężarówki, którą... Znaczy do skani, którą chcę kupić, to jeszcze trochę czasu. Czasu minie, zanim ją sobie ogarnę, ale już naprawdę mam teraz całkiem fajną ciężarówkę, to Volvo jest spoko. Dzisiaj zamontowaliśmy sobie napęd na 4 koła z tyłu, więc jak pojedziemy sobie kiedyś jeszcze na drogę śmierci, to podejrzewam, że no powinienem lepiej sobie tam dawać radę. Te wszystkie blokady dyferencjału się powłącza i może będzie lepiej się tam jeździć, zobaczymy.